Mieszkałem przed wojną na Oksywiu, to jest dzielnica Gdyni. W 1939 roku przez cały okres wojny, w 1939 roku w październiku, w godzinach rannych, wczesnych, do mego domu wtargnęli żandarmi i raus wyrzucili mnie z domu i już nie wróciłem przez cały okres okupacji. Wywieźli mnie w wagonach towarowych, po 60 osób do jednego wagonu, duszno, małe okienko zakratowane drutem kolczastym, zamknięte na takie zasuwy drzwi, że z zewnątrz ani wewnątrz nie można było otworzyć. I tak przez całą Polskę jechałem przez 3 tygodnie do stacji Mordy za Siedlcami. Dokładnie było to 15 kilometrów od rosyjskiej granicy, ówczesnej granicy. 3 tygodnie was wozili? Tak. No nie, dzisiaj można się dziwić, że tak długo te pociągi szły, ale proszę sobie wyobrazić, że Polska była zbombardowana. Nie było całego mostu, dróg, kolei, stacji kolejowej. A co pan pamięta z tego, 3 tygodnie w tym wagonie, to koszmarne przeżycie? No koszmarne, no. Prosiliśmy tylko, jeżeli był maszynista Polak w tym transporcie, no to stawał przy jakiejś rzece, czy przy jeziorze, przy stawie, żeśmy mogli tam się przesmyknąć i wody przynieść, bo nikt nie dał, nie dostał na podróż jedzenia ani picia. A to się gnieździło. Nawet nie było miejsca, żeby siedzieć, tylko na tych swoich tobołkach, co kto zdążył złapać, to na tym siedział. Chorowali ludzie w tych wagonach? No ja o sobie nie mogę wiele powiedzieć, bo mną się tam opiekowali, bo ja byłem chłopiec mały. Ile pan miał lat? 14 lat, no ale pamiętam wszystko. Drugi taki fragment mego życiorysu to zabranie mi ojca. Byłem półsierotą, bo matka zmarła w latach 30. Ojca zabrali, oddzielili nas, bo jak nas cywili wygruzili z domów, z tych domów, które jeszcze pozostały. Bo Kępa Oksywska miała 75 numerów. Co z tym ojcem pan opowiada? No i ojciec został zabrany, ja właśnie chciałem powiedzieć, że na takim placu zaczęli nas segregować. Dzieci, starców, kobiety. Ojciec był pełny siły, 40 lat. I zabrali go. Pożegnałem się z nim tylko i od tej pory już go nie widziałem. Był ponoć zakładnikiem i tam świadkowie, których pytałem, się poszukiwałem świadków, czy ktoś widział w obozie, w Stutthofie, czy w Piaśnicy gdzieś ojca. No mówili, że widzieli, ale został odliczony i najprawdopodobniej został rozstrzelany w Piaśnicy. No i tak zostałem ja sam. Wysiedlony zostałem do stacji Mordy za Siedlcami. Ale wszystkiego po kolei nie opowiada, tylko najważniejsze jakieś jedno czy dwa przeżycia. No bardzo chętnie. Przeżycie takie, że do Białorusów mnie tam odstawili. Sołtys rozdzielał. No ja chłopak miastowy, gdzieś ja ani krowy, ani konia na oczy nie widziałem, a miałem obsługiwać, pomagać. No taki tamten gospodarz nie chciał taki. No i stamtąd uciekłem do Warszawy.
Warszawa była już zbombardowana, zniszczona i potem Niemcy mnie złapali, przydzielili mnie do niemieckiego gospodarza i tam już poprzez Arbeitsamt, tak zwany, kartę pracy dostałem i już nie mogłem się ruszać. Ale gdzie był ten niemiecki gospodarz? W miejscowości Ślesin, koło Konina, a wioska to Florentynowo, no 2-3 kilometry za Ślesinem. Ale to był Niemiec polski, czy Niemiec prowadzony? To był tak samo wysiedlony jak ja, tylko z Besarabii wysiedlony, jak granice z Rosjanami regulowali w Rumunii, to Niemcy zostali wysiedleni, ale oni dostali tutaj gospodarstwa. Mogli sobie wybierać 3-4 gospodarstwa, chciał 100 hektarów, to jak obrobisz, to dostaniesz. A Polaków, jeńców i nas takich podlotków do roboty. Jaki to był człowiek, ten Niemiec? No on... Tak się złożyło, że ja mówiłem po niemiecku, że mogłem się z nimi dogadać, bo to Besarabit po rumuńsku i po rosyjsku mogli, a już z Polakami nie bardzo. Który Polak tam nie potrafił zrozumieć Niemca, no to ręcznie tłumaczyli. Ale jaki był ten Niemiec, do którego pan trafił? Ja go widziałem jakieś 6 miesięcy i poszedł na wschód do wojska. Została ona i gromada dzieci. No i... I do końca wojny pan tam przeżył? Do 45 roku, gdzie Rosjanie nas wyzwolili, nazwijmy to tak. Zgłosiłem się do RKU w Koninie jako ochotnik do marynarki wojennej. No nikt nie wiedział jeszcze, że marynarka była, tamci nie bardzo wiedzieli, a tutaj Gdynia była zajęta przez Niemców. A co się stało z tą Niemką? Niemka? To ja pomagałem jeszcze załadować na wóz taki, 4 konie. Wszystko brało, ale co tylko. Stare żelastwo nawet, co zostało po tych Polakach, bo ona miała 2 gospodarstwa 20-hektarowe po Polakach w tej wsi. I te rzeczy załadowali i pojechali na Poznań do NRD.